Wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko, co mówię, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną. Po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. Mamy ci poniedziałek 20 lutego, początek tygodnia. No i zobaczmy, co się dzieje na rynku. Na rynku, jak widzimy, Bitcoin 24 907 i tutaj już po raz drugi, nie po raz trzeci, atakuje nam 25 25000. Zaraz zobaczymy sobie to na wykresie. Jest 1% na plusie w ostatnich 24 godzinach, ale aż 15% na plusie. W ostatnich 7 dniach. Na drugim miejscu, oczywiście, Ethereum. Ether bardziej, a nie Ethereum, bo Ethereum to sieć, a Ether to kryptowaluta, 1711 dolarów i mamy tutaj 1% na plusie, bardzo podobnie w 7 dniach też 15% na plusie. W pierwszej dziesiątce widzimy bardzo mocno pompuje HEX, bo aż w ostatnich 7 dniach mamy 44% na plusie, ale chyba jest więcej, z tego co się orientuję, sporo więcej, no ale dobra. Chyba, że taki zakres złapało i OKB34, poligon też bardzo ładnie, 28% Procent. Dobra, zobaczmy sobie, co najlepiej sobie radzi. No, i tutaj widzimy Konfluks. Proszę bardzo, górnicy się ucieszą. 75% w ostatnich 24 godzinach, aż 500% w ostatnich 7 dniach. Moi drodzy, kopałem Konfluksa. Gdzie one są? Ja chyba mam Konfluksy gdzieś przez to jeszcze, ale nie mam pojęcia, nawet na jakim sidzie. Dobra, Stax 47%, 100% w ostatnich 7 dniach, i Neo 17,61% w ostatnich 24 godzinach i 45% w ostatnich 7 dniach. Najgorzej sobie poradził ICP 8,7% na minusie. Filecon też bardzo ładny rajd załapał w ostatnich kilku dniach. Widzimy tu 80% w ostatnich 7 dniach, ale teraz mamy odreagowanie 6% na minusie. I rocket pool, czyli ten z trendu LSD 5,47 na minusie, ale w 7 dniach też ładnie 31, czyli widzimy ostatnie dni. Dla Kryptowalu są bardzo dobre. Tak, naprawdę zobaczymy czy to już jest na pewno to odwrócenie trendu. To nie znaczy, że nie możemy wybić kolejnych minimumów, chociaż ja tego nie widzę. Jest bardzo by było ciężko tak samo z siebie spaść. byśmy musieli naprawdę mieć jakieś wielkie wydarzenie negatywne, które by mogło to zmienić, na przykład upadek jakiegoś Binance'a, tytera. A wydaje mi się z tej perspektywy, że to jest tylko fat niż bardziej tutaj rzeczywistość. No i kapitalizacja rynku wynosi 1 202 ,000... Miliardy dolarów i jest 1% na plusie w ostatnich 24 godzinach. Zobaczmy, jakie święta dzisiaj są, znaczy święta, wydarzenia. No i widzimy, że praktycznie same święta. Kanada ma dzień rodziny, czyli dzień wolny, Brazylia też coś mają wolnego, Stany Zjednoczone, urodziny Waszyngtona też mają wolne. No i widzimy, z Chiny podstawowa stopa procentowa kredytowa, prognoza 3,65, no i utrzymali prognozę 3,65. Więc tak to wygląda, a my przychodzimy sobie już do wiadomości. No, i wiadomość na bitcoin.pl możemy sobie przeczytać, które kraje mają najniższą inflację. No, i jak sobie tu zjedziemy w dół, mamy taką fajną tabelkę. No i widzimy, że South Sudan, czyli ma tutaj aż 11% na minusie, czyli mają deflację. I yy, no, i tu mamy wymienione wszystkie inne państwa, z top 10. Na 10 miejscu znalazła się Szwajcaria, i mamy tutaj 2,8%. Najniższy poziom w Europie. A reszta państw, jak widzimy, to są. Azja, Azja dość nisko trzyma sobie inflację. Dobra, lecimy sobie do następnej wiadomości i czytamy, że Tencent i Byte Dance będą zwalniać pracowników z działu VR i Metaverse. Tutaj się mówi nawet o 300 pracownikach z Tencentu, coś im nie pykło? No niekoniecznie, pewnie muszą zredukować, ponieważ cięższe czasy, ale zapewne wrócą. Dużo film teraz zwalnia osoby, ponieważ no wiadomo jak były gorsze, to że nawet rynki już zaczynają odbijać się, to nie znaczy, że jeszcze realna ekonomia musi też już w tym kierunku pójść, bo to zazwyczaj giełdy, tak się mówi, że około 6 miesięcy idą przed realną ekonomią, tak, czyli na giełdach powinno się polepszyć, a w świecie jeszcze nie, dlatego te zwolnienia widzimy. Sony, Sony... I Astra Network przygotowują program inkubacyjny do Web3. I to też jest bardzo fajna wiadomość, bo kolejne wielkie firmy sobie tutaj wchodzą po. Program inkubacyjny jest to oczywiście wsparcie dla projektów, którego głównym celem jest przyspieszenie ich rozwoju, no a na tyle, żeby samodzielnie sobie poradziły na rynku. Lecimy sobie dalej, no i czytamy, że nowy dyrektor generalny YouTube'a jest zwolennikiem NFT i Web 3. Ciekawe czy nam to coś da, czy on coś wprowadzi, czy jednak tutaj hajs, hmm, który do niego będzie płynął, i przełożenie jego zrobią tak, że jak z Galem Genslerem, że zapomni o czym się interesował wcześniej. No i teraz Fed mówi, że poszukuje programistów do pracy przy CBDC, więc moi drodzy, idźcie, zapracujcie do CBDC i zróbcie tam takie luki albo zaprogramujcie ten pieniądz w taki sposób, żeby działał na naszą korzyść, a nie niekorzyść, tak? Ciekawe, co oni w tym w CBDC jak będzie działać, jak będzie jak już wejdzie, czy, będzie, czy będą daty wydania, czy będą blokady, czy takie rzeczy, by właśnie nie mogą nie być kolejnym gwoździem do całego systemu bo myślę, że jeżeli pieniądz e, państwa będą sobie, chociaż w naszych czasach dużo państwo już sobie pozwala, a ludzie na to nie reagują, jednak e, gdyby taki pieniądz programowalny e, mocno za szkórę państw, e, ludziom, no to my mogły jakieś rewolucje być, a potem pyk, wyłączone pieniążki, tak? Ciekawy jestem bardzo do czego to doprowadzi, myślę, że niestety do niczego negatywnego, do niczego dobrego. E, no, pożyjemy, zobaczymy, a chiński Telkom wprowadzi w Hongkongu kartę SIM opartą na blockchainie. To już mówiliśmy wcześniej. Tutaj chcą wprowadzić kartę obsługującą blockchain bez SIM będzie się nazywało. Ciekawe jak to będzie działało. Bardzo fajny pomysł. A w 2022 roku inwestorzy wydali 4,6 miliarda dolarów na tokeny pump and dump. Więc bardzo dużo osób tutaj się nabrało na szybki zysk, na szybki I przez to mieli szybką stratę. Na Twitterze szczególnie widać pełno takich ziomeczków, co próbują wybierać nisko płynne projekty, dawać cynki niby, że ludziom i pompować je po prostu w nieskończoność. Moi drodzy, uważajcie zawsze na niską płynność. Zawsze warto zweryfikować. Yy, no, bo jeżeli, na przykład, widzicie płynność na poziomie 3000 dolarów, to, moi drodzy, żadna porządna firma typu Microsoft albo nikt, nikt w to nie zainwestuje, bo tam nawet większy yy, inwestor, jakby wszedł, to wybije tą cenę razy 10, więc yy, no nie dajcie się na to nabierać. Opensja obniża opłaty do 0% na czas określony. No i widzimy, jak tutaj konkurencja działa na rynku. OpenSea nie musiała robić sporo przez ostatnie lata, bo miało bardzo mało konkurencji, albo ich konkurencje były na tyle małe, że im nie zagrażały. A teraz widzimy, że możliwe, że przez wejście kolejnych platform ona musi zacząć działać, tak? Yy, żeby tutaj Blur czasem im nie wyżarł kawałek tortu. No i dobra, to tyle z wiadomości, szybkie wiadomości, przechodzimy sobie już do analizy. Na analizie widzimy 3,3 miliarda dolarów. Możesz sobie odświeżmy, bo to czasami się zamula żebyśmy mieli najnowsze dane o i tak myślałem, bo jesteśmy w poniedzieli widzimy 1,4 miliarda przetransferowanych tutaj e, dolarów w sieci bitcoina, 288 haszy tutaj mamy hashrate, o i widzimy, że na sieci ethereum mamy więcej dolarów przetransferowanych niż na sieci bitcoina 1, bilion 7, przepraszam, 1 miliard 762 e, miliony dolarów w empulu troszeczkę bloków ale się rozładowało, bo już zostało tylko 17 bloków. Mieliśmy tam cały czas powyżej 60, najwyższa opłata też nisko. 3 satoshi za byte, no ale zobaczcie dużo bloków w ostatnich 20 minutach poleciało raz, dwa, trzy, cztery, pięć bloków, więc do tego też się tak rozładowało. 19 Gwei opłata transakcyjna na sieci Ethereum. Widzimy, że 826 etery wypalone w ostatnich 24 godzinach. No i supli spada, tak? Mieliśmy tutaj 125 miliona, a teraz już mamy 124. 191. Yy, przepraszam, tysięcy yy, 120 milionów 491 tysięcy z tego rozmachu cały czas mi się te zera gdzieś gubią, no i tak to wygląda z wypalaniem tutaj. No w końcu ten eter by musiał obudzić, bo już trochę tam stoi. No i dobra, i no i widzimy sobie tutaj wypływy, cały czas stablecoiny wypływają z giełd, a krypto rośnie. To jest bardzo fajne, to łamie paradygmat, że stablecoiny nam są potrzebne do pompowania krypto, bo nie są. No i tutaj. 200 269 miliardów cały czas BUSD wypływa. Fat jest, ale jakoś Coin Binance tego nie odczuwa. Dodatkowo na giełdy niestety wpływa 9000 Bitcoinów i 2000 Etherów. Na tutaj widzimy, że nam rezerwa na chwilę wzrosła do 1 900, o było 1 940 000 Bitcoinów na giełdach mamy tutaj wolumen na futuresach 87 miliardów, longi 49,68 do shortów 50,32. I teraz widzimy likwidację w ostatnich 24 godzinach: 34,5 miliona do 31,8 miliona w shortach, zlikwidowane więc nie za dużo ale coś tam się likwiduje, więc no rynek tutaj się miota pomiędzy tych 25 tysiącach. Fear and Greed Index wynosi 58 i jesteśmy cały czas w ciwości. No znowu się powinno nie odświeżyło. 58, wczoraj było 60. Crypto Bull Run Bitcoin Index wynosi nam 18, więc tutaj idziemy cały czas do góry. No i zobaczmy jak są zlecenia poukładane. 20, może poukładajmy je co 1000, tak jak standardowo to robimy, no i widzimy 13 tysięcy bitcoinów na sprzedaż dopiero przy 26 tysiącach dolarów, więc tutaj przy 25 mała ściana jest, więc można łatwo ją już przebić, tylko jednak tam mamy silne opory. W księdze tego jeszcze nie widzimy, ale widzimy to na wykresie: 24 tysiące dolarów do zakupu 10 tysięcy bitcoinów no i na wykresie moi drodzy widzimy że bitcoin po raz już kolejny atakuje nam 25 tysięcy atakował wczoraj, atakował kilka dni temu się odbijał, w tym miejscu przy 25 255 mamy kilka znaczących rzeczy, po pierwsze tu jest ten opór który mamy tu rozrysowany który się ciągnie tutaj z tych czasów kiedy yy, po lunie chyba dobrze kojarzę, odbiliśmy się do tych 25 no i to było takie trochę odbicie zdechłego kota i wróciliśmy i teraz tam ma Opór to jest jedna sprawa, kolejna sprawa jest taka, że mamy w tym miejscu 200 tygodniową średnio kroczącą, która teraz będzie działać nam jak rezystancja i cały czas się od niej odbijamy. No i dobra, moi drodzy, dziękuję, że stałeś ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia, miłego dzionka.